siema, no. Ale się ochłodził. Masakra, jest chyba 10 stopni. Dlatego co chwila leje. Ten co robi. Kurde, jak w Chinach. Ograniczyłem trochę moc tej bestii. Co by nam trochę dłużej baterii starczyło. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tu bajera i w ogóle pogiepszyłem drogę. Przecież ja mam jechać na Dajbur. Kurde, wszędzie tej policji na rozstawiane. Następni. Odbiór mam z Dajboru, jakiś Bistro 27. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ta knajpa. Zamontowałem sobie fachowe lustereczko na nadgarstek. Zamówiłem sobie z temu. Dzisiaj przyszło. Wziąłem na testy. No ale co, ja widzę siebie w nim. Jak... Żebym ja rzeczywiście coś nie widział, to muszę wychylać rękę tak. Wtedy widzę, co się ze mną dzieje. W sumie też można. Zaraz, a to nie był ten tutaj? Chyba to jest to. Dobrze, czy Bistro 27 to jest tutaj? No. Ja mam dwa zamówienia, wie pan. O, jedno jest. A nie, już mi znikło. Dobra, 704. Miałem dwa dziwne. Dobra. Dziękuję pięknie. A, dobra, drugie to jest korne. Problem z tym lusterkiem jest przy zakładaniu i ściąganiu plecaka. Cały czas zahaczam. Może sobie jakoś przymocuję do kierownicy. No ten narzepi ten za chwilę to zarąbią. Za to zamówienie będzie 32 zł. Jedna dostawa tu na Stradomską, a druga na Wolę Duchacką. W sumie na Kozówek, tam pod Komzona, pod basen. No. Stradomską. Dobrze, nie pojechałem na Stradomską. Na Starą Mostową. Robo? Dobry. Jest pana, proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia. Także pozmieniał ustawienie wyświetlacza, że znowu szprychę urwałem. Na Valerego. Pojedziemy koło kopca. Tak będzie najlepiej. Wiem, że nie będę się nudził po powrocie do domu. Trzeba koło ściągnąć, prychę wymienić. To może jakie 4 bym na powrocie przytulił. Teraz bym sobie muzyki posłuchał. No ale niestety, jak włączę muzykę, to będzie tak jak z wczorajszym nagraniem. Połowa mi się nie nagrała, bo nawet nie wiedziałem, kiedy mi się kamera wyłączyło.
No właśnie, tak teraz. Bez muzyki słyszę piknięcie, no to trzeba ją włączyć. No. Jak muzyka gra, to nie ma opcji tego usłyszeć. Pieprzy mi się ta karta microSD znowu. Nie wiem, co jest. Nie wiem, czy mój laptop tak niszczy te karty, czy GoPro. Nie wiem, kiedyś kupiłem kartę i miałem ją 3 lata, czy 4 i nic jej się nie działo. A odkąd teraz zacząłem nagrywać na YouTube'a, to już 3 256 zniszczyłem. No to jakby nie patrzeć, 4,5 ponad nawet. Albo nie wiem, zacznę nagrywać 2.7K i jeszcze raz się wyłączę i spróbuję ustawić właśnie te 2.7 i zobaczymy, czy będzie się wyłączać. A to gubienko, to dojadę, dostarczę i chowam to do plecaka. Nie dość, że mnie drażni na ręce, uciska mi nadgarstek. Gówno w tym widać. Znaczy widać, no ale trzeba rękę wychylać. I przeszkadza przy zakładaniu, ściąganiu plecaka. No tego nie przewidziałem. Kurde, jest tak zimno, że ja nie wiem, czy nie. Lepiej było kurtkę założyć. 32 zł. Prawie 2.25 bym miał za to. Kurde, taka trasa za 32 zł? Lodzio miodzio. Ja jestem prawie na miejscu. Nie wiem, czy ja ogółem 5 km zrobiłem. Albo mi tak szybko czas leci. No w sumie jest 40 minut już działam. Dobra, ja tu w lewo. A, to tu co pani mandarynkę rąbłem kiedyś. Niechcący oczywiście. A Boże, Boże, Boże. Muszę się nauczyć najpierw ciągnąć, potem dzwonić. Dobra, to się wytnie. Muszę najpierw zacząć pchać, a potem dzwonić. Zupełnie lepiej to brzmi. Dzień dobry. Proszę. Dzięki. Do widzenia. Dobra, znowu zaliczyłem delikatnego fejla z mikrofonem. Ciekawe, że coś w ogóle będzie słychać. Aj Boże, co za dzień. Ale pieniążek przynajmniej dobry. No, 33 zł za to zamówienie. To 3 takie i mogę iść do domu. O, następne za 21,68. Bajka. Placek Wolnica. Pizza. Pod Zakrzówek. Wracam do domu, to tych szprych muszę domówić. Dostałem tutaj donejciki na szprychy, to trzeba je zamówić. Wolałbym, żeby nie pękały i przeznaczyć te pieniądze na, nie wiem, klocki hamulcowe czy opony. No ale cóż. Ale dziwne, bo ja właśnie ograniczyłem moc tego silnika, a wywaliło szprychę. Aha, to jest ścieżka. Ciekawe jak daleko. No, no właśnie. Była ścieżka. Ta pizza dopiero za 13 minut, to nie ma co zapierdzielać. Spokojnie. Oszczędnie z baterią. Dobra, włączyłem to 2.7. Zobaczymy, czy to bardzo zniszczy jakość.
No ale nie kupię kolejnej karty. No, nie. Dziwne jest to, że jak ja tę kartę wkładam do, nie wiem, do Action 2 czy do GoPro 9 i też włączę nagrania w 5 czy K, to tego błędu nie wywala. Ta 11 jakaś trefna. Jak już przyjdzie październik, będzie premiera i wyjdzie ten Action 5, to od razu kupuję z 5 bateriami. Jak tam w ogóle u was w miastach też tak mnożnik podskoczył o 0,30? Czy tylko Kraków, Warszawa? Bo teraz jak dorzucili mi za te kiepskie warunki pogodowe, plus ten mnożnik jest większy, no to nie powiem, odczułem. No widzicie, kurde. Zamówienie jedno odebrałem, dostarczyłem praktycznie kawałek dalej, z tym pojechałem tutaj na Valerego, co też nie było daleko, i 33 zł. No jasnego ciula oni ten słupek tu postawili, chociaż nie wiem, pomalowali go na jakiś, nie wiem, żółty, żeby to się rzucało w oczy. Ciekawe, jestem, ile ludzi już przydzwoniło w niego, bo na pamięć pojechali. Chce mi się, bateria mi znikła, co się dzieje? A ja włączyłem sobie to ładowanie rekuperacyjne. Wstawiłem sobie na pierwszy poziom, że jakby gdzieś z górki zjeżdżał, żeby ładowało baterię. I zaczęła się ładować. A ja myślałem, że mi się rozłączyło. Dostałem jakąś wiadomość, chyba mogę zebrać. No mogę. No i na 2,7 się nie wyłącza. Słomiana. No to lecimy. Jesteśmy. Tu gdzieś po prawej stronie zaplatałem koło do Ghosta. Taki ogródeczek był i... Nie tu. Tutaj Elita po prawej. Znaję się na robocie. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki. Widzenia. No, prawie złożyłem plecak. A tu kolejna pizza. Znowu zwolnicy. Tylko tym razem jedziemy w stronę Mogilskiej. Pojawiły się nowe wyzwania. Takie już kuszące te wyzwania, bo za 10 zamówień dają 30 zł. To jest bardzo dużo. I chyba zmienimy pojazd na rower. Będziemy jeździć rowerem, żeby zrobić to wyzwanie. Tylko że znowu nie można przepisać żadnego zamówienia, żeby to wpadło. A jak mi da jakąś pawią albo jakieś inne gówno, no to będę zmuszony i pójdzie się 30 zł. Butniczek, koleżanko, butniczek. O, ktoś sobie backpacka zostawił.
sumie można przyspieszyć, bo ta pizza już jest gotowa. Pobieramy i jedziemy. Brawo. Tak, to jest to. 2D, tak. Dobry, tam będzie gotóweczka 130. Dobra, dziękuję ślicznie. O, to dziękuję pani pięknie. I smacznego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Minus jeden. No, moi drodzy, dychu na piwkę. Dobra, nie zamykam plecaka. Na dole jak zasięg złapę, to sprawdzimy co następne. Gdzie ja mam ten rower? Tam czy tam? Teraz nie wyszedł ze złej strony, bo potem będę leciał dookoła tutaj. Półtorej godziny, jeszcze dycha na piwku. Zajebiony wynik. Kolejne z Nowochódzkiej. Plus Schindlera. Za 21. Max Premium Burger. Powiem wam, że lubię takie zamówienia, gdzie muszę gdzieś się oddalić, żeby coś zabrać i przywieźć gdzieś w okolice domu. Nie no, dobra, jadę zobaczyć o co chodzi z tym skrótem przy pętli. Bo już, kurde, to musi być jakiś dobry skrót, że mnie ciągle tam prowadzi. No i gdzie mnie to prowadzi? Przecież tu nie ma żadnego przejazdu. Jak? Gdzie? No ale tu już jest jakiś skrót. Tam nie było. Kurde, słoneczko wychodzi. Szkoda, że o 18. Przez cały dzień jak nie lało, to cały czas szaruba. Sprawdź, czy partner ma gotowe żarcie dla ciebie. Ok, jadę. Spytam, zobaczę. Wam, że jest zainteresowanie tym catsnapem, snack cupem, czy jak mówię, ten różowy kot. Hicior teraz. Jest cała rodzina tego gówna. W 7 kolorach chyba. Ale ten różowy taki najmocniejszy chyba. O kurwa. Rozbiłem drzwi. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No co, uciekło. 2 godziny 96 zł. I dycha na piwku, czyli 106. Sekundowa pauza. No, osiedlowe menelki okupują mój kibelek. No, mamy kornerka. Nie popatrzyłem sobie gdzie z nim, ale znowu za 21 zł. Zapowiada się bardzo dobry dzień.
Moja? Tak. Okej. Dziękuję. W tupie to mam, nie jadę już tym skrótem pod estakadą. Wolę nadłożyć te 500 metrów, a pojadę ulicą normalnie. Jak człowiek? Kurde, słoneczko wyszło. Jej, od razu się jakoś tak cieplej na serduszku zrobiło. Tak, tramwaj się chce ścigać. Jak ja odjąłem mocy. W mojej furze. No, to było mega mądre, panie Ukraina. A pani to prosto z kąpieli tak na pole wyszła, czy tak tam leje? Jak tak tam leje, to ja tam nie chcę jechać. Ja wolę w stronę słońca. Ty, problem się kończy w telefonie. Jak dostarczę, to trzeba będzie się podpiąć. Co się stało z moją muzyką? Czemu muzyka nie gra? Jedziemy, młoda, jedziemy, bo się czerwone zapali. Dostałem maila z temu, że lusterko zostało dostarczone. Ja wiem, że zostało dostarczone, bo już z nim zdążyłem pojeździć je w dół. To nawet już spoko wygląda. Wszystko widzę, jest tak jak należy. Złapane na kleju, żeby się nie przestawiło. Do pierwszej gleby będzie git. Proszę zostawić zamówienie pod drzwiami. Dobra, proszę panią, pozostawimy tylko. Najpierw muszę pani chałupę znaleźć. Tak pani wyszła na balkon, machnęła ręką, to by było prościej. No i dobra, robimy jeszcze jedno. Chyba, że mnie ma zamiar gdzieś wywalić. Na kurdwanów to nie. To nie robimy. Gdzie tu była ta dziura w płocie? Przejechałem? Czy to w ogóle nie tutaj było? No tutaj chyba. Jest. Wpadł McDonald's z Wielickiej na Bieżanowską. Czyli nie po drodze do domu, ale zrobię za 15 zł. Dostawa jest do gościa o imieniu i nazwisku takim jak mój kumpel z dzieciństwa. I w sumie w dzieciństwie ostatni raz go widziałem, jak mieliśmy po ile po przed komunią, to jeszcze było 7-6 lat. Ebe do jaja, jak to będzie on. Ciekawe jestem, czy te tabliczki, co oni sobie naklejają, tabliczki wydrukowane pewnie, że jest kurierem Globu. Czy kiedyś mu dupę to uratowało od blokady czy coś. Teraz już na koniec dnia mi te słońce tak w sumie nie jest bardzo potrzebne. Ja bym się ucieszył, jakby tak jutro o 7 rano tak wyszło i utrzymało się cały dzień. Dzień dobry, T.A. 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 No. Proszę bardzo, moje. Dziękuję bardzo, potwierdziłem. Jakaś ulica Filipa Kalimacha. Dzisiaj taki jeden z fajniejszych dni. Może i nie najbardziej opłacalnych, bo ostatnio zarobiłem, wydaje mi się, że więcej. Ale takie przyjemne kursy. Tak bardziej ścieżkami, takimi bocznymi ulicami. A nie w centrum. Samochody, tramwaje. Ludzi kupa. No dzisiaj mi się podobało. Tak mógłbym jeździć codziennie. Z
za takie pieniądze, jak wziąłem nawet dzisiaj. Za chwilę będziemy podsumowywać to. Zostało 10 minut do końca bloku. 1,5 kilometra do klienta. Także skończymy też jak należy. I no i też dość blisko domu, no bo stąd mam ile? 3 kilometry? 3,5 do chaty? No dobra, może 4. 4,5. Ale cały czas ścieżką. Baterii nawet jeszcze trochę zostanie. Widziałem Dexter dzisiaj wrzucił filmik z las. Rozgadany tam jak jestem. Stresowałem się, no co wam powiem. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No i dobra. Koniec. Klient okazał się nie być moim kumplem z dzieciństwa. Tamten jest trochę bardziej łysawy. Na Facebooku widziałem. Zarobione 143 zł. 133, no i ta dycha, co do łapy dostałem, w łapę, no to nam daje 47 na godzinę, takie mocne 47, nawet mógłbym to podciągnąć już pod 48, ale trzeba odjąć straty, szprycha w plecy, no, także 47 na godzinę, miałem nie wychodzić. Też ta pogoda nie zachęcała do jazdy. Ja jakiś taki przymulony cały dzień. Ale opłaciło się. Jaki morał z tego, jak się nie chce to iść. Jakoś się teraz lepiej czuję. Nie wiem, czy przez ten przypływ gotówki. Czy przez to, że się poruszałem. No i zarobiłem, nie? Także macie linka w opisie. Zakładajcie konto na Glovo. Podnieśli stawki, teraz się opłaca jeździć. Piona, do następnego.